Czy to koniec inwestycji na kredyt? Ministerstwo Finansów chce ograniczyć zadłużanie się samorządów. Wrocław mówi stanowcze nie. Fakty zaczynamy od sporu prezydenta Dutkiewicza z ministrem finansów, który już w przyszłym roku chce wprowadzić ograniczenia w trosce o finanse publiczne. Jeśli nie ustąpi, prezydent Wrocławia zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Jóźwik. Zmodernizowane linie tramwajowe, nowa sala koncertowa i nowoczesny stadion. Gdyby nie kredyty i unijne wsparcie, wrocławianie mogliby zapomnieć o inwestycyjnym rozmachu. Tak twierdzi prezydent miasta i na pomyśle resortu finansów, by przykręcić kurek z kredytami, nie pozostawia suchej nitki, bo pomysł ten oznacza cięcia. Nasz problem polega na tym, że nie wiemy, czy w tym roku podpiszemy partnerstwo publiczno-prywatne na Most Wschodni. Czyli z naszego punktu widzenia inwestycją, która jest najbardziej zagrożona, jest Most Wschodni oraz sieć basenów i sal gimnastycznych, które chcieliśmy robić w partnerstwie, budując szkoły. Chcemy poprawić stan publicznych finansów, musimy ograniczać wydatki. To argumentacja ministra finansów. Unia Europejska wymaga od Polski, by zmniejszyła w 2012 roku publiczny deficyt z ponad 7% PKB do 3%. Zaciskać pasa muszą więc także samorządy. Pewne luki prawne doprowadziły do tego, że samorządy zbyt kreatywnie podchodziły do zaciągania zobowiązań, zbyt kreatywnie tworzyły pewne formy kredytowania. Dziś radni PO wsparli ministra Jacka Rostowskiego. PO od dawna wytykała Rafałowi Dutkiewiczowi nierozsądne gospodarzenie finansami miasta. Miejski skarbnik ripostuje, że budżetowe wyliczenia mówią co innego. Wrocławiowi nie grozi wpadnięcie w spiralę długów, miasto nie jest też obciążeniem dla budżetu kraju. To zadłużenie czy deficyty w miastach to jest 1% do 8% w skali państwa. W moim przekonaniu ten deficyt jest związany tak naprawdę z inwestycjami tylko i wyłącznie. Rafał Dutkiewicza w jego batalii wspierają radni Prawa i Sprawiedliwości. Co się stanie z projektami unijnymi, z perspektywą unijną? Gminy tak naprawdę nie mają możliwości realizowania projektów unijnych z własnych środków. Rafał Dutkiewicz mówi jednym głosem z włodarzami m.in. Poznania, Szczecina, Katowic. Prezydenci chcą wyłożyć ministrowi swoje racje w debacie podobnej do tej, którą toczono w sprawie OFE, a w ostateczności bronić swoich racji w Trybunale Konstytucyjnym. Wrocław, Andrzej Jóźwik.